Radia Zachód. Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, zwycięzca drugiej tury wyborów w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Odetchnął pan z ulgą? Oddycham, bo tak naprawdę po tak intensywnej kampanii wyborczej to nie jeden oddech, to trzeba go trochę tych oddechów więcej wziąć. Ale tak, już myślę, że już jest spokojnie i myślę, że ta bardzo dynamiczna kampania trochę wyeksploatowała, ale już ładujemy akumulatory i właściwie specjalnie nie było czasu na to, żeby je ładować, więc popołudniami, weekendami trochę się naładuje i lecimy dalej. To co się stało, panie prezydencie, tak na chłodno, że doszło do tej drugiej tury w Gorzowie? No przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że prowadziliśmy kampanię zbyt spokojnie. Nie było emocji, że ta kampania w pierwszej turze była bardzo delikatna. Też nie chcieliśmy, wiedząc o tym, że mieszkańcy są, Polacy są po wyborach parlamentarnych, więc nie wchodziliśmy w żadne spory. Bo też tak i całe miasto udaje się już 9 lat prowadzić. Ale trochę emocji zabrakło w kampanii. Zabrakło odrobinę, bo tam naprawdę niewiele, 0,7%. W każdym razie doszło do drugiej tury, no i tutaj już jakby trzeba było podjąć rękawice szybko, energicznie. W związku z tym druga tura była bardzo dynamiczna, bardzo... No, był pan w wielu miejscach, plakaty duże w Gorzowie, spotkania z mieszkańcami. Trochę widziałem w komentarzach, zarzucano panu, że przez pierwszą turą za mało pan wychodził do Myślę, że za mało byłem w mediach społecznościowych, dlatego, że ja na co dzień spotykam się z mieszkańcami, chodzę po mieście, jestem między ludźmi, załatwiając różne sprawy. No, mówimy o takiej kampanijnym uczestnictwie. Więc oczywiście, że tak. Media społecznościowe są bardzo dobre, ale też ja zawsze starałem się być ostrożny w tym, dlatego, że łatwo przegrzać. Niektórzy narażają się tym zupełnie na śmieszność, w związku z tym media społecznościowe to nie jest najważniejszy kanał dystrybucji informacji, ale faktycznie tak i to jest dla mnie jasne, że te informacje było za mało, w związku z tym w najbliższej kadencji na pewno będziemy starali się mieszkańcom mówić o tym, co się dzieje. To nie chodzi o propagandę, tylko wielu mieszkańców w drugiej turze powiedziało mi, a bo żeście się nie chwalili, a nie mówiliście, a my nie pamiętamy i tak dalej. I taka jest prawda. Jesteśmy tak zarzuceni jako obywatele różnego rodzaju informacjami, że po prostu odrzucamy, nie pamiętamy wszystkich dobrych rzeczy, przeważnie te gorsze się pamięta. Więc... No, zarzucano panu przeciąganie inwestycji i była reakcja, jeśli chodzi o gorzowskie inwestycje miejskie, więc no, było trochę dyskusji takiej tej miejskiej. Tak, dyskusji było, ale w drugiej turze. Właśnie o to chodzi, że w tej pierwszej turze zabrakło z naszej strony trochę więcej zdecydowanych działań, ale mówię, wnioski wyciągnęliśmy, druga tura poszła już dużo, dużo sprawniej, szybciej i bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie i to będzie naprawdę bardzo aktywna kadencja. Ja jeszcze chciałem dopytać o wybory, bo zwyciężył pan i to jest pana sukces i pana środowiska, natomiast ogólnie te wybory traktuje pan jako sukces, czy jednak porażkę, bo patrząc na Radę Miasta, pan wygrywa ponad 60% w drugiej turze, ale pana lista nie zwycięża do Rady Miasta i tutaj zwyciężyła Platforma Koalicja Obywatelska, więc będzie kohabitacja w ogóle. Myślę, że to, że Koalicja Obywatelska ma taki wynik, to przede wszystkim jest pokłosie wyborów parlamentarnych z jesieni. Mieszkańcy zagłosowali wtedy na zmianę i teraz też chcieli dokonać zmiany w Radzie Miasta. Natomiast nie chcieli zmiany prezydenta. W związku z tym też niska frekwencja świadczy o tym, że nie ma chęci do zmiany, bo tam, gdzie jest mobilizacja, tam jest wysoka frekwencja, tam jest, zresztą wystarczy spojrzeć na choćby na Zieloną Górę, gdzie ta frekwencja była zdecydowanie wyższa. No Gorzów z tą frekwencją to jakoś przesadza, że jest taka mała. Ale może dlatego, że jest dobrze. Bo jeżeli jest nam okej, jeżeli nic nam nie przeszkadza, to nie reagujemy. Reagujemy wtedy, kiedy dzieje się źle. W związku z tym
faktycznie, chociaż ja zachęcam, mimo wszystko ja bym naprawdę chciałbym, żeby to było 100%, nie wiem, 90%, żeby mieszkańcy, bo to byłaby jasny sygnał. Natomiast ta kampania była naprawdę bardzo energetyczna i myślę, że z taką energią wchodzimy w nową kadencję. No właśnie, nową kadencję i nową polityczną rzeczywistość. W jednym z wywiadów tuż po wyborach już udzielonym mówił pan o właśnie tej kohabitacji, że pan w jednym z pierwszych wywiadów mówił o tym, że trzeba będzie jakąś tą nową rzeczywistość ułożyć. Czyli co? Czyli nowi wiceprezydenci, wyciąganie wniosków też personalnych? Jak to może wyglądać nie, z pana? Spokojnie. To tam ja bardzo nie lubię, jak ktoś tak mówi, że wyciąganie wniosków personalnych. Ja nie mówię, ja pytam. Powiem tak. Przede wszystkim to, że Koalicja Obywatelska ma tak dużą siłę w Radzie, to dobrze. Dlatego, że bardzo się cieszę, że w tej chwili z taką reprezentacją będziemy mogli walczyć o środki, bo skoro Rada Miasta jest tak silna, to myślę, że będzie walczyła o środki w Urzędzie Marszałkowskim, będzie walczyła o środki rządowe, że pobijemy rekordy. Będzie pan tym szachował platformę? Ale to absolutnie nie chodzi o szachowanie, to chodzi o to, że razem działamy dla miasta, więc jeżeli mamy coś zrobić i jest takie 5 minut, w poprzedniej kadencji mieliśmy jakby dwugłos, bo mieliśmy i rząd Prawa i Sprawiedliwości, i sejmik, i zarząd województwa z Koalicji Obywatelskiej. Teraz jest wszystko w jednej politycznej rodzinie. Dokładnie, więc mam nadzieję, że to sprawi, że faktycznie w Gorzowie będzie tych pieniędzy wiele spływało, bo o to nam wszystkim chodzi, o to, żeby miasto się rozwijało, w związku z tym do tego trzeba kasy i jestem przekonany, że wspólnie tą kasę załatwimy. Gorzowska Platforma, komentując wynik Piotra Bilczewskiego i to, że doszło do drugiej tury, mówi, że dostał pan tym samym żółtą kartkę. Jak ta współpraca w Radzie Miasta może wyglądać? Czy pan już się spotkał z szefostwem Platformy? Czy była jakaś rozmowa o, nie wiem, wiceprezydentach dla Platformy? Nie, jak jeszcze to może nie, wyglądać? Spokojnie. Nie? Naprawdę mamy jeszcze dużo czasu. Jeszcze najpierw musi być jakieś zaprzysiężenie. No tak, no to jeszcze tak, dokładnie, więc naprawdę tego trzeba podejść z dużą rozwagą, ale oczywiście ja jestem gotowy na wszelkie propozycje, które będą służyły miastu, więc nie mam naprawdę nic przeciwko, choć mam świetny zespół, jeżeli dzisiaj Platforma będzie miała jakieś fajne rozwiązanie, które przyniesie korzyści dla miasta, to czemu nie? No, naprawdę nam bardzo potrzeba ludzi, którzy walczą o miasto. Bo zdaje się, jest pan jedynym prezydentem wśród miast wojewódzkich bez poparcia Platformy, tych zwycięskich, tak. Bo albo Platforma popierała, albo był z Platformy, albo nie wystawiała kandydata. Tak, zgadza się. Wśród miast wojewódzkich tylko ja nie miałem poparcia Platformy. Z tych wygranych oczywiście. Znaczy, w wielu wywiadach uciekał pan od partyjności. Tak, bo to jest... Myślę, że w samorządzie to jest silna strona samorządu, że ta bezpartyjność pozwala na jednak reprezentowanie wszystkich mieszkańców, bo nawet jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że okej, rządzi w sejmiku Koalicja Obywatelska, w rządzie również, no ale mieszkańcy Gorzowa to nie są tylko wyborcy Koalicji Obywatelskiej, to są wszyscy wyborcy, od Konfederacji przez Prawo i Sprawiedliwość po Lewicę, w związku z tym trzeba reprezentować wszystkich mieszkańców i takie jest moje założenie od początku. Pytałem o to, że pan ucieka od partyjności, ale jednocześnie na swoim Facebooku oficjalnym publikuje dwa filmy z poparciem dla pana wicepremierów Gawkowskiego z Lewicy i wicepremiera z PSL-u Kosiniaka-Kamysza, więc trochę tej polityki u pana jest. Tak, współpracuję, ale właśnie to są dwa obozy. Tak naprawdę miałem ogromne poparcie u pani minister Elżbiety Rafalskiej w poprzedniej kadencji, bo tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o to, o poparcie dla projektu Gorzowa, do tego, co w Gorzowie robimy. Pani minister Rafalska ogromne pieniądze do Gorzowa przyciągnęła. Z panem premierem Gawkowskim znam się kilkanaście lat, współpracujemy i też pomaga Gorzowowi w wielu sprawach. Z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem również. W tej chwili pracujemy nad projektem sprowadzenia wojska, czy zbudowania jednostki wojskowej w Gorzowie. 25, czyli w czwartek, mamy tutaj sztab wojskowy w sprawie właśnie lokowania jednostki. To się wszystko dzieje. Jakby tu mówimy o poparciu dla spraw, bo ja nie należę do żadnej partii politycznej, więc to poparcie to
to nie ma kompletnie partyjnego znaczenia. Natomiast poparcie dla gorzowskich spraw jest szalenie ważne i wierzę w to, bo z panią poseł Sibińską wielokrotnie rozmawialiśmy, że to poparcie dla gorzowskich spraw ze strony Platformy również będzie. Jeśli chodzi o to, co działo się w województwie lubuskim, rozmawiał pan z Januszem Kubickim? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy. Ja myślę, że to no, też sytuacja jest no, taka trudna dla pana prezydenta Kubickiego. Po tylu latach dosyć niespodziewany, w sensie takim, że myślę, że nie spodziewał się on sam tego, chociaż faktycznie gdzieś tam, czym dłużej jesteśmy na pełnimy funkcje publiczne, tym więcej zawsze mamy wrogów, dlatego, że to komuś odmówimy jakieś wydanie decyzji. No taka jest kolej rzeczy, że się też nudzimy. No też że... chyba przylep i to, co stało się w przylepie, no, myślę, że zdecydowało w dużej dużo części. Rzeczy. Ja nie oceniam, nie mieszkańcy tak zdecydowali. Będziemy współpracować z panem prezydentem Pawierowskim. Mam nadzieję, że ten samorząd lubuski będzie o siebie walczył, o samorządność. No bo przed wyborami, jeszcze przed październikiem, zdaje się, nowa umowa paradyska, pan Janusz Kubicki, Jacek Milewski, ich już nie ma w magistratach zielonogórskim do poselskim. No tak, ale mam nadzieję, że ta dyskusja na temat siły województwa nie zakończy się, dlatego że to jest właśnie, dlatego w samorządzie ta bezpartyjność jest ważna, że samorząd nie trwa jedną czy dwie kadencje, tak jak fala danej partii politycznej, tylko samorząd trwa zawsze. Ja w samorządzie pracuję od 17-18 lat, w związku z tym przeszedłem no, wszelkie fale, przepływy i odpływy i samorząd naprawdę dobrze sobie z tym radzi. Zawsze o tym powtarzaliśmy i zawsze narzekaliśmy i zawsze na każdy rząd pewnie będziemy narzekać, że dostajemy zadań, a nie dostajemy pieniędzy. Z drugiej strony na własne życzenie, bo samorząd jest po prostu wykonawczy. Jeżeli dostajemy zadanie utrzymania oświaty, no to cóż z tego, że subwencja wystarcza nam na 60%. 40% musimy dołożyć z budżetu własnego. Jak jest problem energetyczny, problem z węglem, rzuca się samorządowi i samorząd musi nagle poradzić sobie i handlować węglem. Naprawdę, samorząd właśnie na tym polega, że jest blisko mieszkańca i ma sprawczość. My nie możemy odmówić mieszkańcom. Po prostu, jeżeli mieszkańcy, jest jakiś problem, to mieszkańcy się do nas zwracają i my nie mamy wyjścia, bo też takie jest nasze powołanie, taka jest nasza odpowiedzialność. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.